40 płyt i niewiele mniej lat na estradzie. Stanisław Sojka jest wokalistą jazzowym, pianistą i kompozytorem. Zaczął śpiewać w wieku 7 lat w chórze katedralnym w rodzinnych Gliwicach. Debiutował płytami zawierającymi wielkie przeboje epoki swingu i właśnie do nich powraca najnowszą płytą Swing Revisited. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. Jakie to uczucie być przed wydaniem kolejnego nowego albumu? No to jest poczucie takiego, że tak powiem, zaciekawienia, jak zostanie przyjęty. Nigdy nie wiadomo, jak zostanie przyjęty. Działamy w dobrej wierze. Robimy wszystko, żeby nagrać najpiękniej, jak potrafimy. Ja zazwyczaj też nie słucham płyt. A podobają ci się pierwsze recenzje? Czy ja wiem? Ja muszę powiedzieć, że ja dawno nie czytałem recenzji z prawdziwego zdarzenia. To jest pewien, wydaje mi się, taki znak czasu. Nie ma krytyki z prawdziwego zdarzenia. Chociaż ja zaczynając pod koniec lat 70. doczekałem się kilku krytyk. I to jest świetne. Bo jak wtedy odbierałeś je? Bo wtedy, no w zależności od tego, czy była to dobra recenzja, czy zła, różnie. Natomiast nawet zła, czyli rzeczywiście krytykująca, najpierw oczywiście człowiek się sierdził, był zły, ale muszę powiedzieć, że też się czegoś dowiadywałem. A czego na przykład dowiedziałeś się? Wiesz, była na przykład taka recenzja Romana Kowala, który napisał o płycie Sojka śpiewa Ellingtona. I to nie jest zła płyta, ale wszystko to, o czym napisał krytycznie Romek Kowal, rzeczywiście było prawdą. Powróciłeś tak czy inaczej do swingu, do piosenek, które nagrywałeś przed ponad 30 lat. Tak. No i zupełnie inaczej je śpiewasz. Dojrzalej, prościej, jakbyś powiedział? Ja śpiewałem te rzeczy 35 lat temu, ale miałem wówczas taką smarkatą ambicję wyróżniania się i najlepiej wyróżniania się przy pomocy, że tak powiem, komplikowania, udziwniania. Powiedziałeś gdzieś, że byłem manieryczny wtedy. Owszem, mocno manieryczny, ale to akurat jest zrozumiałe, dlatego że młody człowiek nabywa, nasiąka różnymi manierami i był czas, kiedy śpiewałem Rayem Charlesem właściwie, czy Donny Hathawayem, czy innymi. Ale to jest naturalne, wtedy zachodzi taki proces uczenia się. Natomiast chodzi o takie założenie artystyczne, bym powiedział, że jak chcesz być awangardowy, to musisz wziąć coś ładnego i to zniszczyć. Któregoś razu pamiętam, Ewa Bem powiedziała mi: Staszek, na miłość boską, ja wiem, że to jest Ellington, ale mało kto by to rozpoznał. Dlaczego nie śpiewasz tego tak, jak jest napisane? I to była bardzo ważna uwaga. Natomiast teraz rzeczywiście, kiedy doszło do tego spotkania naszego z Roger Berg Orkiestrą, ja sobie pomyślałem, że och, teraz to ja bym zrobił to tak, jak należy. Właściwie myśmy zrobili coś jak archeologię, dlatego że ta kultura, kiedy big bandy takie jak Count Basie, Duke Ellington i inne znalazły się w Europie w latach 50., 60., to już wylądowały na scenach koncertowych. Przedtem, zanim pojechali do Europy, po prostu grali do tańca. To była muzyka użytkowa. Tak to zostało. Potem powstały inne big bandy. Następne generacje kontynuowały tradycję big bandową, ale to już była inna muzyka. To już była muzyka koncertowa. Nie taneczna, nie użytkowa. A wy chcieliście tak wrócić do tego źródła, tak? Do tej taneczności, tak, naturalności. Tak, do tej naturalności i do oryginalnych partytur po prostu. Tej muzyki nie było w eterze, takim mainstreamowym i na scenie, tym bardziej 50 lat.
To jest nieomal archeologia właściwie. To jest coś, co robi Jordi Savall z muzyką dawną. O tym właśnie pomyślałam. To jest bardzo ważne, wydaje mi się, dlatego że bez takich działań nie byłoby, nie mielibyśmy Mozarta, Beethovena, Händla, Telemana, nie wiem. A Jordi Savall gra na instrumentach dawnych, muzykę dawną, jednocześnie dając taki improwizowany, naturalny jej charakter. Tak, bo ona na to pozwala. Mhm. Oczywiście trzeba było Jordi Savalla, żeby to odczytać i żeby to jakoś wprowadzić. Mhm. Przekonać innych do tego. Zaczynasz koncerty, spotkania z publicznością. Będzie ich trochę w Polsce dzięki temu, że na pewno jest trudniej, bo zespół... Zespół duży, zespół trzeba przywieźć, akomodować. Ale jestem dobrej myśli. Planujemy koncerty w 16 roku. Na pewno mogę zaprosić na koncert w Solidarity of Art w Gdańsku, gdzie będziemy gośćmi. Jako że w tym roku ta edycja jest pod hasłem swing, tak się złożyło. Niesamowita okazja dla ciebie. Niesamowita, wspaniała. Zaproszenie wspaniałe. Zresztą mogę powiedzieć taką właściwie prawdziwą historię, która brzmi trochę jak anegdota, bo wróciliśmy z wakacji w połowie stycznia i zadzwonił Krzysiu Materna i mówi: Staszek, słuchaj, chciałem cię o coś zapytać i proszę cię o szczerą odpowiedź. Ja mówię, proszę bardzo, czy ty uważasz, że ty swingujesz? No, odpowiedziałem poważnie, że uważam, że swinguję. A już w rękach miałem przecież mastera tego albumu. I mówię, wiesz, Krzysiu, dobrze się składa, bo właśnie nagrałem z Big Bandem z Malmę płytę. Muzyka totalnie swingowa. Więc to go też zdziwiło, tak jak mnie jego pytanie. No i jesteśmy zaproszeni. Podobno nie ma przypadków, wiesz, także... No właśnie, właśnie coś w tym jest, bo to jest coś w tym życiu. Nieraz się zastanawiałem, jak to jest, że spotkałem tego, że coś powiedział, że ja powiedziałem coś, że ktoś coś powiedział. I z tego coś wyniknęło niesamowitego. I z tego coś wynika, ale to wydaje mi się, że tutaj można tylko jedną rzecz zauważyć, że... Trzeba być gotowym, to znaczy trzeba mieć oczy, uszy i umysł otwarte. Mnie Willis Conover, świętej pamięci, ostatni raz go wówczas widziałem w Warszawie, powiedział: Staszek, bo on mówił bardzo ładnie moje imię, Staszek, twarde esz, nie tam Staszek. Nie wiem, czy się zobaczymy, ale pamiętaj, musisz być gotowy. Ja wtedy nie do końca rozumiałem, o co mu chodzi. Powiem szczerze, ale to jest, teraz rozumiem, to znaczy teraz rozumiem, że w życiu jest tak, że rzeczywiście kogoś się spotyka i można tego nie zauważyć. Można nie zauważyć, że to jest potencjalnie jakaś wspaniała przygoda, a więc można tego nie zauważyć, nie docenić tego momentu, a można docenić, można być na czas. Można to też nazwać, w związku z tym, nie wiem, good timing. A pamiętasz taki swój pierwszy, ten good timing artystyczny, świadomy, kiedy zobaczyłeś coś, co mogło przemknąć? Zastępstwo w koncercie 60 lat Radia Sendefreies Berlin, czyli SFB, w 79 roku. Zadzwonił do mnie Andrzej Jaroszewski, świętej pamięci, wspaniała postać i ważny człowiek w moim życiu. Zadzwonił do akademika, mówi: Staszek, masz czas wtedy i wtedy? Ja mówię: mam, bo oczywiście wtedy miałem dość dużo czasu. A to trzeba było tak dobrze być. No to zbieraj się, przygotowuj się, jedziesz do Berlina, zaśpiewasz w zastępstwie Donny Hightower. I ja miałem po prostu w ten sposób, można powiedzieć, debiut europejski, ponieważ to była transmisja, a ja miałem śpiewać 20 minut. Więc to było niesamowite, nie spodziewałem się tego. No ale miałem czas, zadzwonił Andrzej Jaroszewski, rekomendując mnie. A sytuacja, kiedy producenci posłuchali ciebie i zaproponowali napisanie 40 piosenek? Cyklus, czyli taki publishing w ramach UFY w Monachium.
zamówił u mnie 40 utworów, a RCA podpisało ze mną kontrakt na 3 lata i 3 płyty. I z tego, że tak powiem, zrealizowaliśmy jedną płytę, kilka singli. Ja wtedy niezwykle dużo występowałem w telewizjach, właśnie w niemieckiej, francuskiej. Bardzo mało koncertowałem i wiele się uczyłem, owszem, ale przyszedł moment, kiedy powiedziałem swojemu ówczesnemu menadżerowi, że ja kończę z tym RCA, niech on zrobi z tym porządek w sensie legalnym, a ja wracam, bo ja nie mogę żyć bez grania. Ale poczekaj, zanim ten koniec, to jednak powiedzmy o tym momencie, kiedy artysta z komuny biednej, no może i z długami nawet, dostaje szansę na zarabianie wielkich majątków pieniędzy. To była duża rzecz z tym cyklusem, dlatego że rzeczywiście ja dzięki temu kontraktowi nie tylko, że pospłacałem długi, ale stać mnie było na niemal 2-letnie takie mieszkanie wahadłowo w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem. Mam wrażenie, że ty kilka razy tak przerywałeś świetnie rozwijającą się karierę, czy zdawałoby się znakomite możliwości, bo zdaje się też tak postanowiłeś wyjechać z Konwali, gdzie sobie bezpiecznie i wygodnie żyłeś i nagrywałeś. Tak. I też jakoś trochę nielogicznie czy logicznie. Nie. Nie, to jest z jednej strony tak, nagram jakiś album, no to w ogóle nie myślę, bez względu na to, jak on się zachowa na rynku, dajmy na to, to ja nie wyobrażam sobie nagrać następny sequel. Bawię się bogactwem, które muzyka oferuje generalnie. Jestem dobrym rzemieślnikiem i w związku z tym no, umiem dużo. A to daje mi możliwość unikania nudy także. A powiedz, czy zaskakuje cię, gdy na przykład niektóre albumy, takie jak Acoustic, robią tak zawrotną karierę? To zaskakuje zawsze. Tak? Tak, bo tego człowiek nie wymyśli. To jest pewne. Ja w życiu nie pomyślałem, że ja sprzedam, nie wiem, 500 000 płyt. To było... Zresztą dwie następne sprzedały też podobne ilości, więc to rzeczywiście były takie lata, ale to był też zmierzch, bym powiedział, fizycznej sprzedaży płyt, zmierzch takich ilości. Żeby dać znać publiczności, że się jest, no to trzeba pracować, bo jest się tyle wartym, ile ostatni album. I trochę uciekać od siebie i znowu siebie znajdować. Tak, ale to się wszystko w siebie wtapia, nic nie jest po nic. To jest bardzo niesamowity proces, można by powiedzieć taki kwantowy. Że wszystko jest wszystko tym malutkim. Wszystko jest ważne i komplementarne wobec siebie i nieodzowne sobie. Mówisz często o takiej duchowej dyscyplinie, duchowym rozwoju, o takim formacie. Człowiek jest słaby i taki marny. Ma w sobie jakieś dobre potencjały, ale też potrafi być mały. No więc jednocześnie może się naprawiać. Tak jestem przekonany, tak jest moja formacja. Tak mówiła mama, że można się naprawiać. I należy, bo robi się to jednak dla siebie samego. Ja nie miałem, Bogu dzięki, żadnej depresji. Ale kiedy myślę o depresji, a teraz jest o tym mowa i słusznie, to sobie myślę, że jedną z przyczyn depresji z pewnością jest tak, brak poczucia, że się jest pożytecznym. Że człowiek jednak potrzebuje być pożytecznym dla drugiego w taki czy inny sposób. Więc często się słyszy o tym, że ludzie, którzy skończyli kariery, są na emeryturze i już dzieci poszły z domu, nie ma co robić. No to zaczyna się somatyczny problem wręcz, no bo organizm nie zna próżni i coś musi robić. Znaczy, ale czasem chce się, żeby napędzało też coś z zewnątrz. No tak. I na przykład mogą to być narkotyki, ty miałeś doświadczenia z rozmaitymi narkotykami, bo była i kokaina, to zdaje się 2 miesiące w Paryżu, które się skończyły dla ciebie bardzo ciężko. No tak, to są toksyny niebezpieczne, psychoaktywne. Trzeba pamiętać, że to jest jak taki kredyt, który jest niespłacalny właściwie na swój sposób.
Ja zawsze te rzeczy traktowałem jako część higieny osobistej, więc nigdy nie byłem rytualnie, że tak powiem, gdzieś tam uwiązany czy ideowo. A higiena, jak rozumiesz to słowo higiena? No cóż, no tak jak się myję, tak jak staram się dobrą dietę mieć, tak też i napiję się, to wtedy lubię ten buz i on skądś jest, no on jest z tej sety. A psychoaktywne substancje dają jakie? To jest różnie. Obmycie. To jest różnie. Wiesz, mnie właśnie dziwi, jak się pisze o tym, bo my w Polsce ludzie nie mają pojęcia, ponieważ są cały czas źle informowani, bo wszystko się wkłada do worka z środkami odurzającymi. A to nie jest tak, bo niektóre środki wcale nie odurzają, tylko mnożą potencjał człowieka na 3 godziny wprawdzie, ale jednak człowiek wtedy nie jest odurzony. Ty mówiłeś, pisałeś gdzieś o swoim doświadczeniu z LSD, jednorazowym zdaje jednorazowym, się. Tak. Tak, które... Pod kontrolą naszych żon. No to bardzo bezpiecznie. Bardzo. Rozumiem, że fizycznie nie było strachu, a wtedy co się mogło z duchem stać? Tamta sesja uwolniła mnie absolutnie od pewnych lęków młodości. Ja po prostu przestałem się lękać. W bardzo mocny sposób poczułem, że jest coś takiego jak jestestwo, które jest niecielesne. Czyli, że mnie nie ma, ale jestem. Tak. Zresztą LSD do dziś jest stosowane przez niektóre kliniki w takich terapiach psychiatrycznych. I oczywiście w sposób medyczny używane. No niemniej jednak taką refleksję wówczas zakodowała mi się taka refleksja, że nie ma się czego bać. Gdy dziś myślisz o używaniu rozmaitych psychoaktywnych substancji, to co sobie myślisz, że było kiedyś tak, że czułeś niebezpieczeństwo, czy nie? O niebezpieczeństwie wiedziałem zawsze, ale taka jest natura przewrotna człowieka. Że niebezpieczeństwo potrafi pociągać. Zaczynałeś jako chłopak sformatowany mocno, bo w chórze kościelnym. No tak, parafialny katolik. Religijności chyba nigdy nie utraciłeś. Ale też nigdy nie byłem na to religijny. Ale na tyle duchowo osadzony, że powracałeś. Jeżeli chodzi o formację, to zdecydowanie. Ja identyfikuję się z metodą Chrystusa, ona jest mocno niedościgła, ale jest pewnym ideałem. Mówię o miłości bliźniego i mówię o samoredukowaniu się i redukowaniu egoizmu. Mogłem się urodzić w strefie buddyjskiej i już w ogóle wtedy nie być religijnym, bo buddyzm jest raczej drogą bardziej niż religią. A więc można być katolikiem i buddystą. A co ci daje umiejętność trzymania drogi? To, że jesteś taki uśmiechnięty, pogodny, wyluzowany, mimo rozmaitych, dramatycznych doświadczeń? No, bo jestem dobrej myśli, owszem, ale to jest tak, że mam też całą masę doświadczeń, które świadczą o tym, że pewien wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby zapomnieć o sobie na rzecz drugiego, on po prostu naprawdę się opłaca. W moim środowisku bliższym, dalszym, jeszcze dalszym, znam wielu wspaniałych ludzi, pomocnych sobie, jedni drugich brzemiona noszą. Jak powiedziałem, nie jestem specjalnie religijny, nie praktykuję, ale modlę się. Jak się modlę, to zazwyczaj właściwie dziękczynnie. Ponieważ Pan Bóg mi dał wszystko, w ogóle nawet więcej niż myślałem, że mogę otrzymać. Mam zdrowe na umyśle i ciele dzieci, 4 synów, którzy zresztą zeszli mi z pleców, bo są już dorośli, co jest niebywale miłym uczuciem, bo mam tak jakby drugie życie. I mnóstwo przestrzeni i energii, więc mogę swobodnie pracować. No, a jak mówił mój dziadek,
co człowiek ma lepszego do roboty niż pracować. No to taki śląski, wiesz, taki protestancki no, ja trochę. Ja jestem, tak. Ja jestem, właśnie ta formacja moja jest bezpośrednio katolicka, ale jednak katolicyzm na Śląsku ma rysy protestanckie zdecydowanie. To się dało zaobserwować na wsiach moich dziadków, gdzie sąsiadami byli protestanci i katolicy. I nigdy nie było żadnych antagonizmów ani scysji. Służyli sobie bardzo jakoś tak po sąsiedzku różnymi możliwościami. Ten miał taką maszynę, ten taką. Wymieniali się. Tyle, że w niedzielę chodzili do innego kościoła. Napisałeś na tej płycie, że muzyka wciąż wprowadza słuchacza w dobry nastrój. Ciebie wprowadza muzyka w dobry nastrój? Tak pierwsze, co powiesz, że muzyka to jest muzyka coś, co... To jest rzeczywistość nieodzowna w moim życiu. Ja powiem ci szczerze, nie słucham, jak wcześniej powiedziałem, swoich nagrań w momencie, kiedy wychodzi album w świat. Ale wyjątek stanowi ta płyta, bo słucham jej nieraz w aucie, bo jest w tej muzyce czar, wspaniały nerw. No i mimo, że znam te rzeczy dobrze, tam i z powrotem, to nie znudziło mi się to do dziś. No wiesz, ty najczęściej siedzisz przy fortepianie, a jak tak sobie słuchasz na luzie, to tańczysz czasem do tych piosenek? Tak, ostatnio właśnie troszeczkę się przypatrywałem swoim ruchom w lustrze, bo kręciliśmy teledysk do Let the Good Times Roll. Więc muszę powiedzieć, że owszem, ruszam się, ale bardzo oszczędnie, bo jak się tak bardziej rozwinę, to wygląda to groteskowo. Obyś nie martwił się, jak to wygląda, więc takiego tańca z tą płytą. Wiesz, ale musiałem spojrzeć w lustro, no bo ja się nie ruszałem, rzeczywiście siedzę przy fortepianie całe życie, ale to jest niesamowite, dlatego że jednak jak się stoi i orkiestra gra, no to... Nie schowasz się za fortepian. Nie schowam się, ale jedna inteligencja służy tylko temu, żeby zaśpiewać. A jak siedzę przy fortepianie, to ta jedna inteligencja muzyczna jest po to, żeby zaśpiewać i zagrać. I ta dualność jednak z pewnością ma jakiś wpływ w ogóle na jedno i drugie. To co z tą drugą częścią energii, jak śpiewasz z orkiestrą, robisz? To słucham. No to w takim razie dużo radości ci życzę. Bardzo dziękuję. Dzięki.